Splinter Cell 6 to jedna z tych gier, o której wiemy na 100%, że jest w produkcji. Z tym faktem nie kryje się nawet wydawca. Grą zajmuje się Ubisoft Toronto, a dokładnie ludzie odpowiedzialni za Conviction ze studia Montrealu. Na czele ekipy stoi Jake Raymond i choć pierwotnym zamiarem było stworzenie w tym studiu nowych IP, przyznano otwarcie, że szykuje się nam kontynuacja przygód Sama Fishera. A ma to być kontynuacja iście wysokobudżetowa, jak zapowiedziano. Prawdopodobnie szykuje nam się kolejny restart. Ciężko wypowiedzieć się na temat mechaniki, mi osobiście styl Conviction bardzo przypadł do gustu, ale może coś wywróżymy w kwestii historii. Jakiego wyboru byśmy nie dokonali na koniec piątej części, trzeci wydział pozostawał bez głównodowodzącego. Fisher ma raczej dość swoich poprzednich pracodawców, więc jego kandydaturę bym odrzucił. Bardziej widziałbym na tym miejscu Grimm, jak ułożyłyby się stosunki agencji z bohaterem. Widziałbym sama w pewnego rodzaju spółce z Victorem Creedem. Ten ostatni prowadził biuro ochroniarskie, ale co to za problem przekształcić ten biznes w coś poważniejszego. No i kwestia głównego wątku, czyli trzeba znaleźć jakieś zagrożenie. To za mnie zrobiła poprzednia część, prowadząc wątek Megiddo i nie rozwijając go. Z tego co się osłuchałem, szykowałaby się cięższa przeprawa. W związku z zapowiadaną wysokobudżetowością nie liczyłbym na powrót do korzeni. Zaś obecność koopa, czy to w głównej kampanii, czy misjach pobocznych, jest niemal pewna. Tematem powracającym co jakiś czas jest kontynuacja serii God of War. Poszlak było kilka, pojawił się nawet ślad polski, kilka osób potwierdzało swój udział w pracach nad grą, parę magazynów podejmowało temat. Najświeższą plotką jest lutowa zapowiedź God of War 4. Ostatni gwizdek, by załapać się do programu. Jednak wszystkie te poszlaki, wszystkie te tropy nijak mają się do tego, że nie bardzo jest po co kontynuować tę serię. Załóżmy, że znów pokierujemy Kratosem. Przecieki mówią o jego ucieczce z Krainy Umarłych i okej, w każdej części trylogii był taki epizod, więc to dla niego żadna nowość. Miałby się pojawić koop, drugi gracz kierowałby bratem bohatera Deimosem. I to też jest w porządku, taki stan rzeczy jest więcej niż popularny, chociaż plotki o multi pojawiały się nawet przed częścią trzecią. Więc gdzie problem? W samych założeniach. Ci, którzy wiedzą, jak Kratos miałby trafić do Krainy Zmarłych, wiedzą też, że nie ma on celu w życiu. Po dokonaniu zemsty, jaki miałby cel w powrocie? Z drugiej strony, w jakiego twórcy umieściliby tego cliffhangera na koniec God of War 3? Inna myśl, jaka się nasuwa, jest ryzykowna. A może inna mitologia? Mitologie nordyckie, egipskie na pewno są równie wdzięcznym tematem na krwistego slashera. Nie trzeba rezygnować z tytułu ani z głównych założeń, trzeba wymienić wszystko inne. Od premiery trójki miną niedługo 2 lata, więc jeśli Sony Santa Monica na czymś pracuje, to powinniśmy się wkrótce o tym dowiedzieć. Termin w okolicach tegorocznej gwiazdki jest chyba wystarczająco kuszący. Homefront 2. Nie, chwila, mam jeszcze pomysł na nowego Kratosa. Przecież ostatnio zesłaliśmy na ziemię plagi, choroby, burze i w ogóle kompletną apokalipsę, zabijając bogów, otwierając puszkę Pandory. I coś tam z uwolnieniem nadziei, a szkoda gadać. Może nadarzy się okazja, by zrobić z tym porządek, ponieważ bohater po chłonięciu żądzy zemsty zastanowi się na spokojnie, co nawyrabiał, tylko trzeba by znaleźć mu powód do zemsty i oczywiście jakoś ożywić. I zapowiadany już Homefront 2. To sprawa jest równie jasna jak w przypadku Splinter Cella. Po zamknięciu Chaos Studios projekt trafił do Crytek UK. Zresztą wspominano już o kontynuacjach przed wydaniem jedynki. Czego możemy się spodziewać? Po pierwsze CryEngine'u, tego samego co w Crysis 2 i polskim snajperze. Temat wojny z Koreą został ledwo tknięty w części pierwszej, niesamowicie spłycony. Całą grę miałem wrażenie, że walczymy o jedno, jedyne miasto. Outro zapowiadało, że coś się ruszy nareszcie w kwestii wsparcia dla Stanów Zjednoczonych. Spodziewałbym się kampanii wojskowej na pełną skalę. THQ już zaryzykował z nową marką, teraz aby trzepać kolejne kontynuacje. Ponoć ostatnie wyniki finansowe zachęciły wydawców do większych inwestycji w gry hardkorowe. Więc niech zainwestują więcej w single Homefronta i pokażą większy skrawek Ameryki, niech dadzą nam pograć prawdziwymi żołnierzami z zabawkami lepszymi od Goliata. Gdyby tę grę robił sam Crytek, byłbym pewien, że wplotą jakieś wątki fantastyczne, ale były Free Radical Design może utrzyma klimat poprzednika. Mam jeszcze pewne przemyślenie na temat multi. Obstawiałbym porzucenie prób innowacji, wprowadzenia nowych mechanik, może pozostaną Battle Points, choć spodziewałbym się mniejszych map i większego wzorowania się na Call of Duty. Myślę, że wylecą też pojazdy. Gry spodziewałbym się najwcześniej za rok.